Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjny. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Jak sprawdzić przebieg w danym samochodzie, gdzie jest ten przebieg zapisywany. Także zaczynajmy. Tym razem opiszę model Audi A6 C7. Gdzie jest tutaj zapisywany przebieg? Oczywiście to wszystko zależy od silnika, od modelu, od wersji auta, ale ogólnie można powiedzieć, że Audi A6 C7 zapisuje przebieg oczywiście w desce rozdzielczej. Tam, gdzie jest najczęściej cofany ten przebieg. To jest pierwszy moduł. Kolejnym modułem jest oczywiście moduł silnika, zarówno w silniku diesla, jak i benzynu, jak i benzyny benzynowego. Tutaj ten przebieg także jest zapisywany w tym module. Kolejnym modułem jest skrzynia biegów. Tutaj w zależności od wersji skrzyni biegów, czy to jest Multitronic, S-Tronic, Tiptronic, najczęściej sam przebieg może być nieudostępniany, ale jest taki zapis jak czas działania skrzyni i na tej podstawie możemy orientacyjny przebieg określić, czy wyliczyć. No i ostatnim modułem, gdzie jest zapisywany przebieg w Audi A6 C7 jest moduł wspomagania kierowania. Tam także jest przebieg albo zapisany w sterowniku w parametrach bieżących, albo jest coś takiego jak kalibracja danego modułu i tam jest ten przebieg także odnotowywany. Także to by było na tyle w tym odcinku odnośnie Audi A6 C7. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do następnego odcinka. Do usłyszenia.